Pierwsze hafty zaczęłam na kursie pani Grabkowskiej w 73 roku w Bladowie. Potem zapisałam się do koła hafciarskiego pani Grabkowskiej i pierwsze konkursy były w 84 roku. Dostałam już nagrodę za czepiec. Następne już były w Bydgoszczy, w Toruniu, w Chojnicach, w Gdańsku. W drugim kole byłam. Jedno koło otrzyma pani Marysia Wajlantowa, a drugie koło pani Betynowa. A dzisiaj jest szefową pani Antolina Nina Olszewska. Kole Złotnica. Haftujemy hafty nasze borowiackie, tucholskie, w kolorach złotych. To są na kanwie kaftu kaszubskiego. I trzeba... Tu my mamy różne kolory, kaszubskie mają tylko 7 kolorów. No i haftuję czepce, stroje, obrusy, serwety, no, chusty. Mamy w złotych kolorach, w barwach złota i bursztynu, w kolorach naszych borów tucholskich. O. I teraz na serwety, obrusy robimy na nie, czepce robimy na aksamitach. I te stroje też aksamit, no i len, wszystko na nie, nic na żadnych sztucznych materiałów nie mamy. No i mulinę. A do robimy muliną, a obrabiamy albo kordonkiem, to nie jest kordonek, tylko jest dratew taka, nie? Takie, no, grubszy. Albo robimy ząbki, albo mereszki. O. Takie mereszki. Rysujemy na kalce, na papierze, przekrysujemy na płótno. Musimy to zdekatyzować, to płótno najpierw, bo żeby się nie zstępowało, nie? No i wtedy rysujemy na tym płótnie te wzory. No. I dobieramy wzory, nici, bo każdy element tego wzoru ma swój kolor nici. Na przykład margaretki mają jasny taki złoty. Drugie pszczółki mają takie serce. O, i gałązki są zielone, a wąsy są czarne. Te są kuleczki, są pomarańczowe. I to wszystko trzeba dokładnie dobrać kolory do wszystkich tych, tak? Potem się wyprasuje to dokładnie. Kiedyś to na konkurs nie można było nawet wyprać tego. Tak trzeba było czysto to zrobić, że szło na konkurs. No dzisiaj to już się tam wypierze, nie? Chustę, no wie pan, ja 3 miesiące robiłam tą chustę. Bo same wiązanie tych frędzelków już jest tydzień. Bo to trzeba je liczyć i wiązać i wyrównywać.